Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj zrobimy prawdziwą aplikację, zrobimy Ubera, ale Uber to nie tylko aplikacja na telefon dla osób, które chcą się dostać z punktu A do punktu B oraz aplikacja dla kierowców, którzy te osoby przewiozą. Uber to ogromna firma, która zatrudnia wiele osób i ma wiele wyzwań przed sobą, m.in. prawne aspekty, na przykład jak sprawić, żeby w kraju, gdzie muszą być tylko taksówki, gdzie tylko taksówkarze mogą wozić ludzi z punktu A do punktu B za pieniądze, prowadzić jednak Ubera i robić to w miarę legalnie. Ale my tutaj zrobimy dzisiaj tylko prostą aplikację, więc wracam do mojej listy to do. Jako pierwszy jest właśnie zrobić klona Ubera. Tutorial trwa tylko 32 minuty, więc myślę, że szybko przez niego przebrniemy i szybko go przerobimy. Też znajdziesz na stronie Bubble taki artykuł, jak zrobić właśnie Uber klon. Tutaj też możemy się posiłkować treścią, która jest tutaj zawarta i zrobić właśnie takiego Uber. Zatem wchodzę do naszego Bubble, zrobiłem nową aplikację, nazywa się Karol Bocian Uber i spróbujemy coś takiego zrobić na podstawie właśnie tego tutoriala z kanału Building with Bubble. Zatem zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego krótkiego, mam nadzieję, materiału, a także do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Naszą przygodę z robieniem aplikacji typu Uber zaczniemy od bazy danych. Zaprojektujemy tutaj trzy tabele i już Ci je pokazuję i przedstawiam. Wszystko to jest na podstawie tutoriala, który przed chwilą Ci pokazywałem. Mamy trzy tabele. User, ona defaultowo już jest w Bubble, w bazie danych, bo Bubble automatycznie ją robi dla każdej aplikacji. My rozszerzymy tę tabelę o kilka pól, o nazwę naszego użytkownika oraz o typ profilu, czy ktoś jest kierowcą, czy ktoś jest osobą, czyli klientem, kimś, kogo trzeba przewieźć z punktu A do punktu B, oraz tabela z użytkownikiem będzie miała jeszcze listę różnych wycieczek, które ta osoba odbyła. Czy jako kierowca, czyli ktoś kogoś przewoził, czy jako klient, czyli osoba, która była przewożona. Następnie będziemy mieli tabelę z wycieczkami. Tutaj będziemy mieli, kto był kierowcą oraz kto był klientem. Więc driver, kierowca, rider, kto był klientem. Pickup location, skąd został odebrany klient. Destination, dokąd był zawieziony. Price, jaka była cena. Searching for driver, czy szukamy jeszcze, czy nie, w tej wycieczce osoby kierowcy, czy już tak naprawdę przyjechaliśmy i już mamy znalezionego osobę i tylko czekamy. In progress, czy ta wycieczka jeszcze trwa? Complete, czy została już ukończona? Paid, czy została opłacona? I rating, ocena, i to jest relacja do kolejnej tabeli z ocenami. Więc tutaj mamy relację na wycieczkę, która wycieczka była oceniana, jakie jest ocena, czyli star rating oraz jakiś komentarz tekstowy. Potem przejdźmy do naszego Bubble i przenieśmy to wszystko do naszej tabeli, do bazy danych. Zatem przesuwam sobie te ekrany i lecę zakładka data. Tabela user już jest, więc robię jeszcze tabelę trip i tabelę rating. Następnie w tabeli user dodaję kolejne pola. Name to będzie typu tekst oraz profile type. Że dajemy sobie tutaj typu text, moglibyśmy tutaj użyć option seta i tam zrobić relację do option seta, dodać dwie opcje driver, client. Zrobimy sobie to w ten sposób na razie jako tekst. Wstępnie dodamy sobie jeszcze previous trips, czyli listę wycieczek, które już odbyliśmy. To będzie trip i to będzie oczywiście lista. Ok. Uzupełnijmy kolejne tabele. Trip, wycieczka. Tutaj dodamy sobie takie pole jak rider. To będzie typu użytkownik, user. Następnie driver. Też typu user, driver. Typu user. Następnie mamy pickup location. Pick up location. I to będzie po prostu adres. Więc szukamy sobie geographic address. Jest. I następnie destination, to też będzie geographic address, ok, jest price, cena, ustawimy to sobie że jako number, ok, i następnie mamy searching for driver i to też jest skomplikowany temat, którego kierowcę tutaj dać, przyporządkować takiej osobie i to będzie po prostu true, false, więc my zrobimy prosty algorytm, oczywiście do tego in progress, czy wycieczka jeszcze trwa. I to będzie też
Yes, no oraz czy została już ukończona, completed, true, false i następnie mamy jeszcze paid, czy została opłacona, tak czy nie, yes, no i na sam koniec damy sobie rating, czyli naszą ocenę tej wycieczki, rating albo kursu przejazdu. Wracamy do tabeli rating i tutaj dodajemy trip, czyli którą wycieczkę oceniamy. Zobaczcie, że jest relacja w tej i w tej. W obie strony tak naprawdę mamy relację. Może wystarczyłaby nam tak naprawdę jedna relacja, no bo jak mamy już rating jakiś, on jest przypięty w trip. No to zrobimy sobie relację w obie strony, będzie nam łatwiej wyszukiwać, a z drugiej strony będziemy musieli pamiętać, kiedy będziemy dodawali sobie albo rating, albo trip, że musimy w dwóch miejscach uzupełnić te relacje. Star rating to będzie liczba oraz na sam koniec komentarz, comment. I to będzie tekst. Zatem tym sposobem mamy już przygotowaną tabelę do zrobienia prostej aplikacji typu Uber. Na początku zróbmy rejestrację naszych użytkowników. Przejdźmy do zakładki Design. Mamy główną stronę Index. Dodajmy nową stronę Register. Tutaj będziemy robili rejestrację naszych użytkowników. Jak robimy nowe strony, dodajmy od razu stronę Home. Jak kogoś zarejestrujemy, to przeniesiemy go do strony Home. Więc klikam sobie Home. OK, i robimy stronę Home. Wracam do strony Register. Tutaj zrobimy sobie tych naszych nowych użytkowników. Zrobimy Uber jest raczej działa na mobilnych aplikacjach, działa raczej na telefonie komórkowym, więc zmienimy layout tej strony na trochę węższy, więc mamy szerokość. Tutaj szukajmy jakiejś szerokości, która będzie odpowiednia dla naszego telefonu. Możemy to zrobić w taki sposób, że klikniemy tutaj zbadaj w Chromie. Zobaczcie, tu są jakieś podpowiedzi. Jakie rozmiary ma jakaś strona, na przykład iPhone SE, 375 pikseli szerokości. Tutaj mamy jakiś iPad mini, weźmy na przykład to, 768 pikseli szerokości, OK. I wysokość, możemy mieć dłuższą, krótszą, to będzie różnie zależało od tego tak naprawdę, jak będziemy mieli ekran. Możemy dać tutaj 2000, bo i tak się często na takich aplikacjach scrolluje ekran, jeżeli chcemy coś zrobić, ale zostawmy sobie też dokładnie to, co tutaj nam podpowiada akurat Chrome. Więc mamy sobie taki ekran, takiej wielkości. Zróbmy rejestrację naszego użytkownika, co będziemy potrzebowali. Na początku dodam sobie tutaj taką grupę kontenerek, w którym ustawię layout na kolumn i będziemy sobie od góry do dołu ustawiali różne rzeczy. Ustawię od razu kolor tego na jakieś inne. Łatwiej będzie mi tutaj wybrać na przykład border. Oczywiście można byłoby się pobawić tutaj jeszcze stylami. To jest no ważne, żeby tutaj ustawić style, ale zrobimy to w taki sposób. Więc mamy sobie nasz element, na samej górze dodamy tekst, napiszemy register. Register an account. Okay. Mamy coś takiego. To fajnie byłoby zrobić jednak w trochę innym stylu. Na przykład, o, ten będzie trochę za duży. H2, ok. Będziemy mieli, dobra, dajemy jednak H1, ale ustawię sobie szerokość tego na szersze, żeby było pełne 100% naszej. Ok. I tu mamy 100%. Będzie w ten sposób, albo możemy zostawić piksele od 100 do nieskończoności, a wysokość niech ma dokładnie 80, 80 jest OK. I teraz niżej dodamy kolejny tekst, więc duplikuję sobie ten element, zmieniam styl na H2, jest H2, zmieniam wysokość tego, bo to już jest coś mniejszego, 50 jest OK, albo dodajmy sobie jeszcze mniej, na przykład 40, zobaczmy. Oko. Na górze dodam sobie jeszcze margines albo padding, na przykład zobaczmy 10. Nie, 10 jest nie bardzo, bo do tej wysokości, więc jeszcze raz tu ustawię sobie 80, a tutaj dam padding znowu na 10, więc odsuwa mi trochę od góry. Tutaj ustawię 50 wysokość tego, więc mamy register an account. Tutaj zmienimy to na name, bo chcemy imię naszego użytkownika, naszego klienta, name. Test. Zduplikuję sobie ten element. Będziemy chcieli od niego jeszcze adres e-mail oraz hasło oraz account type. Zatem tutaj wrzucimy sobie name, e-mail, password i tutaj damy account type. OK. Teraz możemy jeszcze pobawić się tą naszą grupą i zrobić, żeby jej wysokość też była dopasowana do naszej zawartości.
Tutaj ustawimy, żeby nasza strona była typu, też kolumn na nich będzie i wycentrujemy sobie ten element tutaj na środku. Dobra, teraz ta nasza grupa, ustawimy wysokość. Szerokość ma dokładnie 519, to na przykład 500 pikseli, a to jest wysokość, więc zróbmy, żeby nie była konkretna wysokość, czyli fit content i zobaczcie, ustawi mi to, a minimalnie ustawię 100 pikseli. Dzięki temu, co będziemy tu mieli, tak zrobimy z szerokość. Tak zrobiliśmy z szerokością. Szerokość jednak ustawimy konkretną szerokość, nie będzie 500 pikseli, a wysokość zróbmy tak, żeby się nam dopasowało. Nie była konkretna, to było od 100 do nieskończoności. Fit height to content, więc nam zjechała grupa. Jak dodam sobie teraz kolejne elementy, które potrzebuję tutaj, jakieś inputy, po to, żeby mieć imię, damy sobie input na imię, to będzie typu tekst, nie może być pusty, this input should not be empty, niech nam się rozszerzy na pełną szerokość, więc tutaj ustawiam tak, minimum 100, wysokość będzie 45 dokładnie. Teraz to jest imię, tu będziemy wpisywali sobie imię, więc możemy sobie w placeholder wpisać też od razu name, albo zostawmy type here, jest ok, bo tu name mamy wyżej dane. Dodaję sobie kolejne, przesuwam trochę niżej, więc mogę sobie kliknąć, cofnę jeszcze raz. Mogę kliknąć sobie tutaj w make next. Next, więc jest niżej, to będzie e-mail. Wpiszmy sobie tutaj e-mail, to będzie mieć też input, od razu mi się zmieni nazwa. Samo tutaj możemy wpisać name. I jeszcze raz duplikuję to, robię następne. Dzięki temu będę miał hasło. Next. Tutaj wygląd ustawimy sobie password. I content format. Tutaj hasło, w mailu e-mail. Dobra, więc mamy trzy dane, które dostaniemy od użytkownika. Account na type jeszcze nam jest potrzebny. Account type zrobimy za pomocą dropdowna, więc dodaję sobie dropdown. Znowu pełna szerokość. OK, minimum 100. Nazwiemy go account type i damy opcję rider oraz driver. I ustawimy, że nie może być tak samo pusty. Not be empty. I to samo mamy dla tych wszystkich inputów. No i na samym dole przycisk register. Register. OK. Layout tego ustawimy sobie na środku i dodamy trochę marginesu, żeby odsunąć to wszystko. Top na przykład 20 i dolne też damy 20. 20. OK. Więc mamy sobie nasze opcje. Mamy przycisk register. Możemy zrobić go trochę, żeby był szerszy. 200 na przykład. OK. Wygląd też warto byłoby się tu pomawić, żeby trochę inaczej wyglądał i pasował bardziej do naszej aplikacji. Patrzmy na przykład tak. I robimy preview. I tak będziemy mieli rejestrację. Żeby zrobić rejestrację, klikam po prostu Start, Edit Workflow, Account Sign the User Up i wypełniamy odpowiednie opcje. Input email value, password, input password value i następnie jeszcze dodamy sobie, wypełnimy imię, więc input name value i na samym dole jeszcze profile type i ustawimy sobie to, co mamy w dropdown, account value i mamy zarejestrowanego naszego użytkownika. Potem wszystkim zrobimy reset relevant inputs, a następnie go to przejdziemy do strony z naszą dashboardem, do strony home. Tam pokażemy naszemu już zarejestrowanemu użytkownikowi, na przykład masz dostępne przyjazdy albo masz dostępnych kierowców. W kolejnym kroku przejdziemy sobie do strony home. Skopiujmy tutaj wielkość tej strony register, będzie nam to potrzebne. 768 na 1024. Wchodzę do strony home na 1024. Zmienimy tutaj też jej wygląd na 1024. 768. Tutaj spróbujemy sobie użyć mapy. Mamy mapę. Żeby użyć mapy w Bubble, to musimy też połączyć ją z Google Maps, bo to jest mapa Google Maps. Musimy to połączyć z serwisem Google, bo tam będziemy musieli zacząć płacić też za używanie mapy. Jeżeli tej zużycie mapy będzie bardzo duże i zobaczcie, że pokazało nam się tu issue, musimy zdefiniować Google Geocode API Key po to, żeby Google wiedziało, kogo ma obciążyć za zużycie tej mapy. I tutaj wchodzimy w zakładkę
settings, general i mamy geocode API key i musimy tutaj wypełnić te dwa miejsca i map API key też dobrze byłoby wypełnić. Więc wchodzimy w dokumentację sobie. Tutaj jest napisane, jak w Bubble coś takiego zrobić, jak ustawić. Musimy odwiedzić stronę z konsolą od Google'a, stworzyć sobie projekt do tej naszej strony, więc to będzie new project, jak będzie my project, bla bla bla. OK, utwórz, tworzymy sobie projekt, a następnie przechodzimy przez kolejne rzeczy. First, create project, something like this, da. Wybieramy API and Services, library i dołączamy kolejne rzeczy. Tu jeszcze się trochę ładuje. Biblioteka. Możemy sobie jeszcze wrócić tutaj. Jesteśmy w tym naszym projekcie i musimy powybierać sobie różne interfejsy, więc znaleźliśmy znowu tutaj i filtrujemy. Czego szukamy? Szukamy geocoding API. Musimy to włączyć sobie tutaj, więc mam to. Geocoding API jest i trzeba po prostu to włączyć. Zobaczcie, że tu wszędzie są opłaty $5 za 1000 requestów. Na przykład to będzie nas kosztowało, jeżeli będziemy sobie wykorzystywali i następnie musimy kolejne rzeczy powłączać. Chwilę to trwa, zobaczcie, aż się włączy. Więc mamy już włączone i szukamy kolejnego elementu. Places API. Możemy też tutaj na górze właśnie wyszukiwać to Geolocation API. Trwa to trochę, zanim to się wszystko załaduje, jak widać, ale nie tak długo. Mamy kolejne Geolocation. Włącz Maps JavaScript API. Jest. I jeszcze timezone API. OK, więc będziemy mieli za chwilę wszystkie włączone usługi, o które tutaj prosi Bubble. Create. Musimy teraz stworzyć sobie klucz. Wejść w API and Services, Credentials, Create two new API keys. If the Create Credentials button and edit them. Tutaj wszędzie poustawiać te rzeczy i też ustawić sobie, na którą stronę mamy to linkować. Na przykład tutaj jest appname Bubble Apps, tak jak tutaj mamy jakąś stronę naszą, jak zrobimy sobie preview, tutaj mamy jakąś stronę, będziemy jak będziemy publikowali taką stronę, to użyjemy tu oczywiście naszej jakiejś domeny, więc ta URL będzie musiał być inny, dopasowany do naszej właśnie strony. Więc spróbujemy sobie wygenerować takie nasze klucze tutaj. Przejdźmy tutaj dane logowania. Mamy tutaj klucze API, więc możemy sobie wygenerować jakieś nowe interfejsy. Utwórz dane usługi, klucz interfejsu API i tworzymy sobie klucz. Będziemy potrzebowali dwóch kluczy. Tutaj możemy go, bo mamy już go do skopiowania. Key klucz API. I edytuj, klikamy sobie, a tu w Bubble możemy sobie ten klucz od razu zapisać. Geocode, zapiszmy jako pierwszy. OK. I zobaczcie, żeby to używać, będziemy musieli zrobić live wersję. Tym sposobem będziemy mogli sobie tutaj ustawić ten klucz. To jest pierwszy klucz, to jest Geocode. Tutaj ja niestety nie mogę sobie skopiować tego. Geocode. I tutaj trzeba powybierać też odpowiednie rzeczy, tak jak jest w dokumentacji Bubble. O co tu chodzi? Od strony odsyłające, kto ma mieć możliwość wykorzystywać to. Tutaj możemy właśnie sobie wybrać, że to będzie ta nasza strona. W ten sposób. I gwiazdka na końcu. Usuniemy końcówkę. Gotowe. I powybierać też różne tutaj wszystkie rzeczy. Na przykład możemy ograniczyć nasz klucz do konkretnego API, więc tu znowu powybierać sobie te API, które dodawaliśmy wcześniej. I zapisać i używać. I w podobny sposób też stworzyć drugi klucz. Już nie będę tego robił, bo to jest bardzo, bardzo podobne, żebyśmy właśnie coś takiego zrobili. W tej dokumentacji od Bubble jest bardzo ładnie to opisane. Ja też podlinkuję Ci jeszcze tutorial,
gdzie przechodziłem przez ten proces już w innym filmiku, dokładnie skupionym dokładnie na tym. Jak już skonfigurujemy sobie te klucze od Google, zróbmy sobie stronę z ustawieniami naszego użytkownika. Żeby to zrobić, zrobimy Add New Page, Settings, sklonuję stronę Home teraz, żeby mieć już odpowiedni rozmiar. Z tej strony Home usunę sobie tą mapkę, zmienię, żeby strona Home była layout typu column i dodamy sobie tutaj tekst na pełną szerokość naszej strony, minimum 100, ok, wysokość niech będzie 80, appearance i tutaj zmienimy sobie nazwę na settings, ok, więc mamy coś takiego, zmienimy styl na H1, ok, fajnie byłoby to wycentrować ten nasz tekst, ale tutaj nie wycentrujemy tego, bo mamy to ograniczone w naszym stylu, więc możemy ustawić edit style i tutaj zmienić sobie center, ok, wrócić do strony i zobaczcie, mamy wycentrowane. Teraz możemy przejść sobie dalej. Będziemy chcieli dodać tutaj, żeby dało się edytować imię naszego użytkownika, więc możemy sobie tutaj wybrać H1, teraz mamy, wybieram H2, zmieniam wysokość tego na 50 na przykład, ok. Teraz znowu sobie margines od góry, na przykład 20, więc mamy trochę odsunięcia i przesunę, żeby to było węższe, więc zrobimy, żeby to było 80% naszej strony, szerokość 80, ok. I jeszcze wycentruję to w stosunku do naszego ekranu. Dodam sobie teraz input po to, żeby wpisać takie imię i też ustawię tak samo, żeby było tutaj wycentrowane 80% naszej szerokości ekranu i dodamy sobie jeszcze nazwę, no to jest imię, tutaj name i tutaj też name. Nasz użytkownik będzie mógł edytować sobie imię w ten sposób, więc tutaj wartość początkową będzie current user name, ok? Duplikuję sobie te elementy i dajemy naszemu użytkownikowi możliwość edycji jeszcze kilku innych rzeczy, więc weźmy tak, mamy name, to weźmiemy jako następne, next, ok. Damy jeszcze możliwość mu edytować numer telefonu, phone number, tutaj mamy typu tekst, tu też będzie typu tekst, mamy USA phone, możemy na przykład wybrać, ale to będzie tylko dla telefonów z USA pasowało, więc możemy to sobie tutaj wykorzystać. Current users phone number będziemy wyświetlali i czy mamy coś takiego w naszej bazie danych, możemy sobie poszukać. Profile type? Nie, nie mamy. Musimy pójść jeszcze do naszej bazy danych i dodać nowe pola, których wcześniej nie dodaliśmy, czyli na przykład właśnie phone number typu tekst. Będziemy chcieli jeszcze tutaj wziąć od naszego użytkownika numer karty kredytowej, card number. Trzeba pamiętać, że to są dane krytyczne i trzeba chronić je bardzo mocno. I C-card CVC. Też tekst i jeszcze card expiration date. Moglibyśmy do kart zrobić sobie oddzielną tabelę i linkować do naszego użytkownika. Też to było dobre rozwiązanie. Mamy sobie numer telefonu. Zduplikuję to znowu. Weźmiemy znowu jako layout next. Więc mamy, tu będziemy wpisywali elementy związane z naszą kartą kredytową. Card number. Pasowałoby to trochę odsunąć od naszego użytkownika, więc możemy sobie dodać tutaj margines, jeszcze po naszym input to jest name, więc zaraz tam zmienimy na phone number, tu dodam sobie margines na dole, na przykład na 50, więc mamy odsunięcie, zmienię to na users phone number, ok, i od razu zmienię input nazwę phone number, ok, i tak samo card number, tu zmienimy na card number typu tekst i nazwa tego card number. Okay. Duplikuję znowu sobie te elementy. Next i weźmiemy jeszcze od naszego użytkownika card CVC. CVC. I tutaj też będziemy mieli CVC. OK, typu tekst. I jeszcze na samym dole będziemy chcieli od niego wziąć date expiration, więc to weźmiemy jako next.
Card date expiration. OK. I zmienimy sobie tutaj też nazwę. Card date expiration. OK. I pamiętamy pewnie, że taka karta ma bardzo ten CVC kod, to są tylko trzy cyfry, a expiration date to jest chyba 5 znaków. Miesiąc i rok, więc moglibyśmy sobie to zwężyć i zrobić sobie, żeby to było nie 80%, tylko na przykład 30. Zobaczmy w taki sposób, tu też 30. Tak samo to, 30. I moglibyśmy się tu troszeczkę pobawić wyglądem tego, aby to było obok siebie, więc zgrupujemy sobie to w... Tu mam kolumnę, więc grupuję to wszystko w grup. In column, group elements in column. Tak samo sobie to zgrupujemy. Group in column. Ustawimy tutaj szerokość tego. To nie będziemy mieli takiej minimalnej, tylko po prostu group minimum 100 pikseli i rozciągi nam się do szerokości tego, co tam masz. To będzie mieli 80, więc tutaj możemy zmienić sobie, żeby tutaj było 100% pełnej dostępności i tutaj też, więc to nie będzie miało po 30%, cała nasza grupa będzie ograniczała nam szerokość 100% i tutaj też 100%. Tutaj zmienimy sobie, żeby tak samo było. Minimalnie jest szerokość 100. Wysokość możemy dać sobie tak jak jest tu 100. Tak samo w tej drugiej grupie. To jest akurat tekst copy, więc będzie nam się łatwiej pracowało tutaj z naszym drzewem. Klikając po grupach i ustawiając te rzeczy. Zobaczmy sobie layout. Grupa B. Minimalna szerokość też dajmy 100. OK. Więc mamy wszystko ustawione. I teraz chcielibyśmy mieć to jedno obok drugiego. Więc dodamy sobie jeszcze obie te grupy mogę wyznaczyć. Jedna i druga. Klikam prawym. Group in a row. OK. I zobaczcie, mamy jedno obok drugiego. Jeszcze pobawimy się tą wysokością i szerokością tej grupy i tutaj znowu minimalna wysokość, OK. Więc mamy jedno obok drugiego i teraz moglibyśmy jeszcze się pobawić, żeby to nam się na przykład rozjechało bardziej, prawo, lewo, w ten sposób na przykład i zrobić szerokość minimalną, zrobić szerszą albo ustawić dokładnie, żeby miało 80%, tak jak tutaj jest dopasowane, więc tutaj też możemy zrobić sobie na przykład o, prawo, lewo albo dokładnie w ten sposób, mamy to rozjechane i na samym dole oczywiście jeszcze przycisk button, aby zupdate'ować te wszystkie dane, update, mamy przycisk, trochę layout jego zmienimy na 200 szerokości pikseli i wysokość na przykład 50, ok, możemy też pobawić się wyglądem, secondary button i znowu wycentrować to. I pasowałoby też tak trochę odjechać z tym wszystkim, więc możemy dodać sobie margines 50 na przykład. OK. Mamy to wszystko tutaj. Teraz jak nasz użytkownik kliknie w ten przycisk update, to wtedy zapiszemy te wszystkie rzeczy w bazie danych. Tutaj zrobimy account make changes. Tutaj będziemy mieli make changes to current user i zmieniamy takie pola jak tam mieliśmy imię, więc piszemy sobie input name value. Mieliśmy tam phone number, więc weźmiemy phone number, input, phone number, value. Mieliśmy tam też card CVC, więc weźmiemy sobie input CVC, value. I mamy jeszcze expiration date, sam input card date, expiration date. Na samym końcu numer karty kredytowej, card number, value. OK, i jeszcze jedna rzecz, której zapomniałem, zdjęcie profilowe naszego użytkownika, więc dodamy sobie jeszcze tutaj input do zdjęć, żeby nasz użytkownik mógł dograć sobie też jeszcze zdjęcie. Więc tutaj zmienię margines na 0, ok, a tutaj dodamy sobie jeszcze marginesy 10 oraz tutaj 50, więc tak odsuniemy i zrobimy to tak samo, wycentrujemy sobie w stosunku do naszej kolumny, żeby ktoś mógł wgrać swoje zdjęcie. Damy sobie 100 na 100, by tutaj mógł wgrywać. I nazwiemy to sobie foto
profile, OK. I możemy jeszcze sobie zduplikować ten element, żebyśmy też mieli tekst, dużo duplikatów. To będzie następne. I tutaj zmienimy sobie foto. Więc jeszcze podepniemy sobie w tym naszym przycisku to, co mamy w tym naszym obrazku. Więc jeszcze a changes. Nie mamy takiego pola w bazie danych, więc pójdźmy i dodajmy. Profile foto typu image. OK. Workflow. Tutaj profile foto i wgramy to, co mamy w naszym picture uploader photo profile value. I tak samo zrobimy sobie tutaj initial dynamiczne dane na początku, żeby nam się wyświetliło to, co nasz obecny użytkownik już tutaj ma. Current user profile photo. OK. Moglibyśmy teraz jeszcze zrobić tutaj przeprocesować to i zrobić odpowiednie rzeczy, sformatować, żeby jakoś ładnie wyglądało, ale dzisiaj zrobimy tylko profile foto, wyświetlimy w ten sposób nasze zdjęcie naszego użytkownika i mamy wszystkie elementy, zobaczcie, już tutaj podpięte, one się będą wyświetlały, jak nasz użytkownik się zarejestruje i później zaloguje, więc spróbujmy sobie zarejestrować kogoś, register, imię Jan, Jan Małpa Kowalski, .com. Hasło, bo Chrome mi podpowiada jakieś hasło, zaproponuj silne, OK. O, jeszcze chyba raz, zaproponuj hasło. Klikamy tak. Account type, załóżmy, że to jest rider, klient, register. OK, jesteśmy zarejestrowani, przechodzimy do strony home i teraz byśmy chcieli wejść do strony settings, więc weźmiemy sobie tutaj, zmienimy settings, bo nie mamy przycisków, które nas przynoszą. Zacznijmy. Mamy od razu Jan wpisane, możemy wpisać numer telefonu 999-999-999, wybrać jakieś zdjęcie, tu jest jakiś ptaszek. I następnie numer karty, lola, card number. O, tutaj trzeba jeszcze poprawić sobie, żeby to było CVC, więc jakieś bla 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 i OK. Więc wracam jeszcze tu do strony, card number zmieniam na CVC. OK. I tak mamy już stronę z settingsami. Jak klikniemy sobie w update, ale jeszcze musimy odświeżyć, bo zmieniłem tam rzeczy. Zobaczcie, po odświeżeniu strony już mam te wszystkie elementy wypełnione i zapisane. Jak przejdę do bazy danych z naszym użytkownikiem, czyli update'a, zobaczmy, jest Jan Kowalski i ma wypełnione te wszystkie rzeczy, które właśnie przed chwilą wypełnialiśmy. Zróbmy teraz stronę home dla naszego użytkownika, tak żeby pokazać, jak ma jechać z jednego miejsca do drugiego. Więc najpierw przejdziemy do strony home. Tutaj zmienię layout na kolumn, abyśmy mieli wszystkie elementy. Usunę sobie mapę, dodamy search boxa jednego, aby nasz użytkownik mógł wpisać, skąd będzie jechał, czyli tutaj where from. To będzie adres, będzie szukał jakiegoś adresu. Wstawię od razu layout, wycentruję sobie to na środku, na przykład 80% szerokości naszej strony. OK. I dodam sobie jeszcze margines do tego 50 i 50. Następnie dodam jeszcze jeden taki element, żeby wyświetlić, gdzie on ma jechać, czyli where to. To też będzie adres. I dodamy sobie mapę, abyśmy to wszystko wyświetlali. Map, map, map. Jest mapa. Też jej layout ustawimy sobie 80% szerokości, wysokość na 400 pikseli i wycentrujemy ją tutaj. OK. I teraz jak tutaj coś pisze nasz użytkownik, to zapiszemy to w bazie danych w kolumnie current user, więc dodam sobie taką kolumnę do naszego current location, do naszego użytkownika. To będzie typu adres, OK. I jeżeli coś się zmieni w tym tutaj inputcie where from, to wtedy zapiszemy to do bazy danych, więc wyłapujemy sobie input value is changed w naszym search boxie where from, to wtedy pójdziemy do naszego account current user, make changes to current user i zmienimy ten adres na
current location równa się searchbox where from value i wtedy będziemy wyświetlali sobie tutaj ten element w naszej mapie, więc w naszej mapie wybieram sobie tutaj searchbox where from, nie? Tylko current user, current location. Zróbmy test tego. Więc odpalam sobie, wpisuję sobie Warszawa, wybieram, zmieniło się, wyświetla mi Warszawę. Więc teraz jeszcze zrobimy coś podobnego tutaj. Jak wpiszemy sobie Poznań, to będziemy dodawali ten marker do mapy. Więc jeszcze raz, workflow, jak zmieni się coś w naszym elemencie input value changed w searchboxie teraz, gdzie chcemy jechać, to wtedy dodamy do naszej mapy data things, zrobimy sobie display marker i wyświetlimy na naszej mapie kolejny marker. Wyświetlimy sobie searchbox where to value. OK. Preview jeszcze raz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu mamy Warszawa. Where to, piszmy Poznań. I mamy drugi marker, który nam się tutaj wyświetla. Warszawa nam tym sposobem znika, bo w tutaj mapie mamy tylko jeden marker, który możemy wyświetlać. Zróbmy sobie teraz bardzo prosty algorytm do wliczania, ile będzie kosztował nasz przejazd. W tym celu weźmiemy inputa. Inputa, bo będziemy mogli tutaj sobie zrobić content format, ustawić na jakiś inny i zrobimy layout tego trochę inaczej, więc znowu 80% szerokości naszego ekranu. Odsuniemy to trochę od naszej mapy, więc margines 20. Przesuniemy to na środek. Mamy znowu na środku to wszystko. Tekst możemy content format zmienić później na jakąś tutaj jest currency, czyli na walutę po prostu. Ale na początku wyliczymy to sobie. Będziemy tutaj wpisywali. Przede wszystkim zrobimy to, że nie możemy tutaj nic wpisywać, więc this input is disabled. Nasz użytkownik nie będzie mógł tutaj sobie wpisać, bo my po prostu będziemy mu to tutaj wyliczali. I zrobimy też, żeby ten element nie był widoczny na stronie na dzień dobry. Dopiero wtedy, kiedy poda skąd chce jechać i dokąd chce jechać, to wtedy policzymy wartość i wyświetlimy mu ten element, więc zaznaczam sobie, że this element is visible on page load. Nie, nie będzie. Więc policzmy sobie teraz, ile będzie kosztował nas przejazd. Zrobimy to w taki sposób, że weźmiemy wartość searchboxa, skąd jedziemy, from value, policzymy od tego distance from, z dokąd chcemy teraz jechać, więc znowu where to value, policzymy to w kilometrach i pomnożymy to sobie przez 1,5. Niech będzie przez 1,5, niech nasza kilometrówka to jest po prostu 1,5 dolara, ok? I wtedy wyliczymy sobie to wszystko. Teraz musimy jeszcze dać warunek, kiedy będziemy wyświetlali ten element. Pierwszy warunek dodamy taki, że kiedy searchbox where from value is not empty, czyli mamy coś pisane skąd chcemy jechać oraz mamy coś pisane gdzie chcemy jechać, searchbox where to value is not empty, to wtedy zrobimy sobie this element is visible. OK, zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda teraz. Więc mamy pusto, nic nam się nie wyświetla, żadna cena. Wpisujemy sobie przed Warszawa. OK, mamy Warszawę, stąd będziemy jechali do Poznania. Poznań jest Poznań. Mamy Poznań i mamy cenę 417, nie wiadomo czego. Teraz możemy sformatować sobie to wszystko. Więc weźmy sobie znowu naszego inputa, wygląd i formatowanie na currency, tak jak już mówiłem. Weźmy po prostu dolary, show always decima, OK. I zróbmy znowu preview i zobaczmy, jak teraz nam się zmienił ten wygląd. No bo idziemy sobie z Warszawy, powiedzmy do Płocka, Płock. OK, mamy 143 dolary i 2 centy. Teraz zrobimy sobie jeszcze mało jedno udoskonalenie. Mianowicie zrobimy warunek, że jeżeli mamy do przejechania mniej niż 10 km, to wtedy będziemy wyświetlali, że minimalna stawka za taki przejazd jest 15 dolarów. Więc znowu policzymy sobie to wszystko. Zrobimy sobie ten warunek, weźmiemy, który mamy tutaj z wyliczania. Znowu, jeżeli dodajemy nowy warunek, jeżeli searchbox where from value distance from gdzie chcemy jechać, searchbox where to value w kilometrach teraz jest mniejsze niż i tu mówiłem 10 km, wtedy wyświetlamy content, initial content na
$15. Mówimy, jak chcesz na 2 km przyjechać z naszym Uberem, to musisz i tak zapłacić $15, więc zróbmy sobie znowu preview, wybierzmy sobie Pałac Kultury. Jest, może złote tarasy, zobaczymy, są złote tarasy, Warszawa złota i mamy cenę, nic nam nie policzyło, nie obliczyło nam żadnej wartości. Chyba Babu nie jest zbyt dobre, żeby liczyć aż tak dokładnie adresy. Poszukajmy sobie jakiegoś innego lepszego, może Warszawa po prostu Polska i tu jeszcze raz Warszawa. OK. Mamy $15, pojedziemy z tego samego miejsca, to samo miejsce. Trzeba było tu popracować. Nie mam dobrze skonfigurowanych tych API kluczy jeszcze tutaj, żeby te miejsca wyłapywać. Jest jeszcze wtyczka, która dobrze wyłapuje miejsca różne w Babu i na mapie właśnie. Tak, mamy $15. Jak weźmiemy znowu tutaj Poznań, to mamy $417 za ten przejazd z Warszawy do Polski. Niestety to już koniec. To wszystko, co było tutaj w tym filmiku, więc możemy sobie kliknąć, że już jest zrobione, usuń z to-do albo zapisz na playliście, odklikuję, że już w to-do jest zrobione. Zostały mi tylko 33 filmy. Resztę w tym tutorialu, który prezentował właśnie Building with Babu kanał, jest w płatnej wersji. Ja tutaj nie kupuję płatnej wersji, bo mam jeszcze bardzo dużo kontentu, które mogę obejrzeć, przejrzeć i nauczyć się na tej podstawie, jak robić przeróżne aplikacje w Babu. Więc zapraszam Cię po prostu do kolejnego materiału, do robienia Instagrama, Airbnb, Marketplace Payout. Przejdę przez wszystkie te materiały i zobaczę, jak Building with Babu robi aplikację w Babu. A Tobie bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!